Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj podsumowanie lekcji z grupy 01, czyli zwroty podstawowe. Lekcja z 22 maja. Ok. Podsumowanie w ogóle możecie znaleźć na mojej stronie martindesimos.pl i grupa 01, nie? / grupa 01. Tutaj znajdziecie te notatki. Dobra, pierwsze zdanie. On nie kupuje żadnego pieczywa. Er kauft kein Gebäck. Gebäck, kojarzycie, może nie, pochodzi od czasownika backen. Piec, w piekarniku, w piecu. Gebäck to jest wyrób, który wychodzi z tego piekarnika, czyli pieczywo. Nie? Kauft kein. Kein wynika z tego, że Gebäck ma rodzajnik das. Jeżeli mamy akusatyw, kogo co, no bo kaufen jest kogo co, kupować kogo co. I das w akusatywie pozostaje das, czyli kein. Zwrot. Nic mi o tym nie wiadomo. To jest nicht, dass ich wüsste. To nie jest dosłowne tłumaczenie. Dosłownie to jest nic, żebym wiedział. Nie? Wüsste to jest tryb przypuszczający. I tak to właśnie działa. Jeszcze patrzę, że się wszystko nagrywa. Jakoś tak dziwnie to się nagrywa. O, dobra. Życzę pani dobrego, albo tobie, dobrego weekendu. Ich wünsche Ihnen albo dir. Jeżeli macie do kogoś, zwracacie się przez per pan, per pani, no to Ihnen. Jeżeli do kumpla, znajomego, dir. Schönes Wochenende. Chodzi o to, że właśnie faktycznie, czy słowo Wochenende przyklejany do niego jest przyimek schön. U nas jest zwykle miły, dobrego, nie, jak to powiemy? Dobrego weekendu, miłego weekendu. To my to życzymy, tak myślę po polsku, nie? Natomiast schönes, żeby użyć pięknego, to trochę rzadziej. Ale to jest przewidziane po prostu w niemieckim, że tak to się dzieje. Nie? Dobra. Ja życzę pani również. Ich wünsche Ihnen auch. Też pani życzę. Tutaj dopowiem, słuchajcie, że te zdania w nawiasie, czyli ich wünsche Ihnen lub dir i pod spodem ich wünsche, one są w nawiasach, oznacza to, że to zwykle się pomija, że schönes Wochenende, jak ktoś wam mówi, schönes Wochenende, to jest fragment zdania. To jest fragment zdania ich wünsche dir albo ich wünsche Ihnen. Dlatego reakcja Ihnen auch, patrzę na zdanie poniżej, wynika właśnie z tego, że mamy właśnie odpowiedź, że pani również życzę w domyśle dobrego weekendu. Zwrot. Myślę, że tak. Glaube ich schon. Glaube ich schon. Myślę, że tak. Ok. Spotykamy się o 19. Treffen wir uns um 19 Uhr. Treffen wir uns. No sich treffen, spotykać się, skoro zaimek my, no to jest uns. Pasuje, pass schon. Zawiozę cię na dworzec. Ich fahre dich zum Bahnhof. Tu trzeba coś dopowiedzieć, słuchajcie. Bo ja kojarzę, że wasze reakcje uczniów na to, że macie czasownik fahren i macie z tym problem, że przecież fahren to zjechać. A tu jest zawozić kogoś? Tak. Czasownik fahren ma swoje drugie znaczenie. Gdy jest w akusatywie kogo co, można kogoś zawieźć dokądś. Nie? Do szkoły, zur Schule, do pracy, zur Arbeit, ins Kino. Nie? I wtedy jest ich fahren kogo co z akusatywem. Byłoby dobrze, es wäre gut. To jest taka reakcja, że ktoś wam mówi, słuchaj, może zrobię to i to, a ktoś mówi, reaguje, ja, es wäre gut, byłoby dobrze. Czyli między wierszami to jest coś takiego, no, spodziewałem się, że to zaproponujesz. No. Co ty tu robisz? Was machst du denn hier?
W tym zdaniu tylko myślę, że warto wspomnieć słowo den. To jest partykuła modalna. To jest słowo, którego nie tłumaczymy na niemiecki, na polski, tylko on ma funkcję taką wzmacniania emocjonalnie tego pytania. Czyli dodajemy do tego pytania trochę złości, trochę ciekawości, trochę oburzenia, w zależności od sytuacji. Nie? To jest skomplikowane. Das ist ja kompliziert. Możemy też to użyć w zdaniu z nicht. Das ist ja nicht kompliziert. To nie jest skomplikowane. Słowo ja, tutaj jak widzicie, też jest użyte jako partykuła modalna, czyli coś, co może funkcjonować właśnie jako wzmocnienie. I ostatnie zdanie, jak to się pisze, przepraszam, wie schreibt man das? To jest użyta konstrukcja z zaimkiem bezosobowym man. Jak to się pisze? Czyli mamy jakieś słowo, którego nie wiemy, jak trzeba go zapisać. Nie? Dobra, to tyle. To była lekcja właśnie podsumowania z mojej grupy 01, na którą Was też zapraszam, jeżeli chcielibyście brać udział. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!